Od sierpnia 1998 roku przez ostatnie 10 lat po stanowisko kierującego Wolsztyńską Powiatową Policją sięgnęło aż 5 komendantów. Zapraszam na magazyn policyjny. W Komendzie Rejonowej Policji odbyła się niezwykle ważna uroczystość. Po wielu latach pracy na stanowisku komendanta policji pan Jan Kusiak odchodzi na zasłużoną emeryturę. Spotkanie, jak przystało na taką okazję, miało niezwykle uroczysty przebieg. Przybyło wielu gości. Komendant wojewódzki policji w Zielonej Górze, inspektor Edward Trzepizur, burmistrz Andrzej Rogoziński, ksiądz proboszcz Piotr Markiewicz, przedstawiciele wolsztyńskiej prokuratury, pani Jolanta Magdziak, pan Piotr Ratajczak, pan Maciej Barski oraz pani Helena Śleboda, przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów. Po oficjalnym powitaniu pierwszy głos zabrał pan Edward Trzepizur, który dziękując komendantowi za 35 lat służby w mundurach policyjnych, w tym 20 lat na terenie Wolsztyna, przypomniał pokrótce jego życiorys, dokonania, zasługi. Życzył panu Kusiakowi przede wszystkim zdrowia, dalszej owocnej pracy społecznej i realizacji przyszłych zamierzeń. W dowód uznania Komenda Wojewódzka sprezentowała panu Kusiakowi rower górski, aby, jak żartobliwie dodał pan Trzepizur, nie odczuł zmiany przesiadając się z samochodu służbowego. We wtorek 13 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Wolsztynie zastępca komendanta wojewódzkiego wręczył nominację na stanowisko komendanta nadkomisarzowi Leszkowi Sierżantowi. Na tej doniosłej uroczystości obecni byli oczywiście przedstawiciele władz gminy i powiatu, to znaczy burmistrz pan Jan Słomiński, pan Andrzej Wita oraz pan Jan Knop. Nominację w imieniu komendanta wojewódzkiego wręczył zastępca podinspektor Włodzimierz Maj. Goście oraz pracownicy komendy złożyli panu Leszkowi Sierżantowi gratulacje oraz życzyli przede wszystkim sukcesów w pracy. Z kolei komendant w swym przemówieniu okolicznościowym podkreślił, że nominację odbiera z ogromną satysfakcją, tym bardziej, że jest to pierwsza nominacja na komendanta powiatu wolsztyńskiego III Rzeczypospolitej. W środę 30 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji umianowano nowego komendanta. Został nim nadkomisarz Lech Biernat, który przez minione 4 lata pełnił funkcję zastępcy Leszka Sierżanta. Mianowania nowego komendanta dokonał komendant wojewódzki policji inspektor Henryk Tusiński. Dotychczasowy komendant podinspektor Leszek Sierżant przeszedł na emeryturę. Leszek Biernat służbę w policji rozpoczął 17 lat temu, po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Policji w Szczytnie. W Wolsztyńskiej Komendzie pracował na kilku stanowiskach, aż w końcu 4 lata temu został zastępcą komendanta. Nadkomisarz Lech Biernat podkreślił, że najważniejszym zadaniem w powiecie jest ograniczenie występków chuligańskich, które stanowią 70% dokonywanych przestępstw. Jesteśmy spadkobiercami wielu pokoleń funkcjonariuszy, których zadaniem, niezależnie od czasu, w jakich przyszło im żyć, było stanie na straży ładu i porządku publicznego oraz zapewnianie bezpieczeństwa obywateli. Również i dziś, mimo postępu technicznego, rozwoju nowych dziedzin życia, powstawaniu nowych kategorii przestępstw, takich jak chociażby szeroko rozumiana przestępczość intelektualna, cel nadrzędny pozostał ten sam – służyć społeczeństwu i stać na straży ładu i porządku publicznego. Od czwartku wolsztyńscy policjanci mają nowego dowódcę. Jest nim komisarz Lidia Wróbel, która ostatnio była zastępcą komendanta powiatowego w Nowym Tomyślu. Panie komendancie, zastępca naczelnika sekcji prewencji Komendy Powiatowej Policji w Olsztynie, aspirant sztabowy Jarosław Prąskowiak, melduje gotowość policjantów Komendy Powiatowej Policji w Olsztynie do uroczystego przekazania stanowiska komendanta powiatowego policji. Od lipca, gdy zachorował dotychczasowy komendant Waldemar Gościniak, obowiązki kierowania wolsztyńską jednostką przejął jego zastępca Maciej Turek. W miniony czwartek został odwołany z pełnionej funkcji. Jego miejsce zajęła komisarz Lidia Wróbel, która wygrała konkurs na stanowisko komendanta powiatowego policji w Wolsztynie. Z satysfakcją obejmuję dzisiejsze stanowisko. Przepraszam, ale głos mi się łamie. Może gdyby nie było tego sztandaru, byłoby troszeczkę inaczej, jednakże, mili Państwo, jest to niesamowite przeżycie. Z pełną satysfakcją obejmuję dzisiaj to stanowisko. Czuję się dumna, że mogę je objąć. Niemniej jest to dla mnie ogromne wyzwanie. Chciałabym, żeby udało mi się
utrzymać dobre, wręcz bardzo dobre wyniki tej jednostki. Ale drodzy policjanci, ja potrzebuję do tej pracy was wszystkich. I mam nadzieję, że praca tak z policjantami, jak i z szanownym gronem gości, z samorządem, będzie się układała wręcz kwitnąco. Myślę, panie komendancie, że jest pan człowiekiem zaprawionym, bo pan komendant Drzymała pełnił funkcje kierownicze w Policji Wielkopolskim, na ziemi gorzowskiej, także kompetencje pana Drzymały są doskonale znane panu komendantowi Wielkopolskiej Policji, panu generałowi Odrysiowi, który właśnie z dniem dzisiejszym na stanowisko komendanta powiatowego Policji w Olsztynie powołał pana młodszego inspektora Zbigniewa Drzymała. I bez zbędnych słów, panie inspektorze, pragnę wręczyć panu akt powołania na stanowisko i życzyć sukcesu z Olsztyńskiej Policji. Dziękuję, panie komendancie. Gościem moim i państwa jest komendant powiatowej policji, młodszy inspektor pan Zbigniew Drzymała. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora. Panie komendancie, na samym początku bardzo bym prosił, żeby pan parę słów powiedział o sobie, skąd pan przybywa, gdzie pan mieszka. No i tutaj będę pana bardzo prosił, żeby pan rozwinął wątek koligacji, ponieważ nawet nasz redakcyjny historyk zastanawia się, czy ma pan coś wspólnego z Michałem Drzymałą, bądź też z Zbigniewem Drzymałą. Bardzo proszę. W policji pracuję od 22 lat. Pracowałem ostatnio na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Słubicach w województwie lubuskim. Przez ponad 20 lat na różnych stanowiskach pracowałem w komendzie policji w Nowym Tomyślu. Moje nazwisko, no powiem tak, historycznie wiąże się z panem Drzymałą z Drzymałowa, przy czym to było bardzo, bardzo dalekie pokrewieństwo. Nie jestem krewny z panem Zbigniewem Drzymałą z Grodziska. No niestety żałuję, że tak się nie stało. Już parę dni jest pan na tym stanowisku. Czy mógłby pan nam powiedzieć, jakie zmiany chce pan wprowadzić? Ma pan ogromny atut, bardzo młoda kadra. Czy coś tu się zmieni? Zawsze ceniłem policjantów z Olsztyna i nadal ich cenię za ich pracę i rzetelność. Myślę, że będą pewne zmiany, ale będą to zmiany ewolucyjne i nastąpią pod koniec roku. Nie chciałbym na razie mówić, jakie to będą zmiany, dlatego że w pierwszej kolejności poznają je policjanci. Mimo wszystko chciałbym zaznaczyć, że będzie pan miał ciernistą i trudną drogę, bo na przykład pamiętamy bardzo, że kilka lat temu Komenda Powiatowa Policji miała naprawdę ogromne wyniki w czołówce Wielkopolski. Ostatnio troszeczkę spadła, ale mam nadzieję, że pod pana kierownictwem to się wszystko polepszy. Czy jakieś zmiany na przykład kadrowe będą również? O zmianach kadrowych możemy porozmawiać na początku stycznia. Panie komendancie, z bieżących spraw chciałbym też pana troszeczkę zapytać, bo objął pan to stanowisko, a już Komenda Powiatowa Policji może się poszczycić sukcesami. Jakimi? Sukcesy były generalnie zanim przyszedłem do komendy i tutaj ujęcie ostatniego, czy ustalenie ostatniego zabójcy, sprawy narkotykowe. W tym czasie, jak ja pracuję, było kilka spraw takich drobnych, kradzieży z włamaniem. Czy korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj u pana komendanta, chciałby pan powiedzieć coś do mieszkańców Olsztyna? Oczywiście. Chciałbym wszystkim mieszkańcom zapewnić, że priorytetem dla policji, dla mnie osobiście, jest taka praca, aby czuli się wszyscy mieszkańcy bezpiecznie. Dziękuję. Jednocześnie, panie komendancie, chciałbym od pana wyciągnąć tutaj obietnicę, że będziemy mogli do pana często przyjść i dowiedzieć się, co ciekawego się dzieje na policji. Zapraszam. Jesteśmy otwarci na współpracę z mediami i z każdym mieszkańcem naszego powiatu, ale również z mieszkańcami innych powiatów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.